Tak się złożyło, że 12 grudnia moja żona ma urodziny, miała urodziny. I myśmy, ja już spałem właściwie, bo ja mam okna w inną stronę, tylko ten blok było trochę widać z jednej strony od Ludwiczaka i się tak. No i ktoś do mnie zadzwonił w nocy i przyszło dwóch kolegów, mówi, że Ludwiczaka zabrali. No, ja się ubrałem, tam poszłem i oczywiście tam było dużo ludzi, nie? Tych byli tam już pobici ci zomowcy. Naturalnie już do domu nie wróciłem, poszłem na kopalnię, nie? I już na tej kopalni zostałem. Ludzie tam no, podobno krzyczał, no nie wiem jak tam, bo tam nie byłem akurat, ja już przyjechałem, jak Ludwiczaka nie było, przyszedłem. Nie? No i my też tam, mnie pytano nawet na przesłuchaniu, że tam byłem, nie? Ja mówię, no byłem, przecież, a kto po mnie przyszedł, takie pytanie mi zadano i przecież nie mogłem powiedzieć, że koledzy. Ja mówię, wie pan, ja mieszkam na tym samym osiedlu, on hałasu narobił na całe osiedle w nocy, no i tak zostało, tak się tłumaczyłem. No i na kopalni było tak, że się wszystko zbuntowało i przyszliśmy, i było tak, że zapadła decyzja, że ktoś pójdzie po księdza Bolczyka, do Bolczyka. No i szedłem ja, jeszcze dwóch kolegów i jeden z nich, jak żeśmy wrócili od tego księdza Bolczyka, to bo poszliśmy po tego księdza Bolczyka i on, coś się takiego wydarzyło, on był zdziwiony. I mówi tak, ale ja muszę zadzwonić do kurii. Nie? No i telefony nie działały już wtedy. Radio puścił, też nie grało, tylko muzyka. No i on mówi tak, że przyjdzie nad ranem. Nie? No i przyszli, myśmy poszli. Ale jak żeśmy przyszli do tego, od tego księdza Bolczyka, to żeśmy weszli do sali konferencyjnej i tam już dyrektora na kopalni nie było za ręby i chyba naczelny inżynier zwołał cały dozór wyższy. I ten mój kolega powiedział, a zaraz tu przyjdzie ksiądz. No jak żeśmy wyszli, to ja mówię, Adam, ja mówię, dlaczego się tak powiedział, nie? No i jego później się tego czepiali, nie? Że on to niby poszedł, bo tam chcieli też łatę przyszyć księdzu Bolczykowi i tak dalej, nie? Mnie się też pytali o księdza Bolczyka. No i ja mówię, pan ksiądz, jak ksiądz przyszedł, odprawił mszę i poszedł. Nie?